łapki w górę i lecimy z winnem. O, już mamy połączenie. Hejka to Henga, super, że jesteście. Dzisiaj będą rodzaje nauczycieli online. Cyberszpieg. Proszę pani. Słucham. Co tam, Karolinko? Bardzo muszę iść do toalety. No dobrze, ale szybko. Ale idę na dwójkę, to trochę potrwa. No dobrze, jak już musisz, to idź. Nie przeszkadzaj innym. Dziękuję bardzo. To jest zamknę laptopa i zaraz wrócę. Udało się. A teraz kilka minut luzu. A teraz sprawdzę, co słychać na Instagramie. Coś długo nie ma tej Karolinki. Zaraz hakuję jej telefon i dowiem się, co robi naprawdę. A mam cię, ty kłamczucho. Ja wszystko widzę. W tej chwili wracaj na lekcję. Specjalnie dla ciebie dzisiaj zostanę 3 godziny dłużej, a ty będziesz miała lekcje dodatkowe. Ze mną się nie zadziera. Wracaj. Ta nauczycielka wszystko widzi. To jest przerażające. Dobra, wracam na lekcję. Będę miała przechrapane. Stroj Nisia. No i znowu te lekcje online. No dobra, włączamy. Jeszcze pióro, długopis. Ale co to są za odgłosy? Czy pani nauczycielka chodzi po domu w szpilkach? Dzień dobry, dzieci. Witam was na kolejnej lekcji online. A propos online, słuchajcie, jakie wyhaczyłam świetne ciuszki. Online właśnie. Zobaczcie, jaka kurteczka. Zbliża się wiosna. Kolor róż. No czy nie uważacie, że świetne? I taka bluzeczka i w ogóle torebka. No dobrze, ale wracając do lekcji, może otwórzmy sobie książkę na stronie 55. Okej. Ale powiedzcie, świetny strój, prawda? Tak. Uwielbiam ciuszki po prostu. No, teraz nie można wychodzić z domu, ale słuchajcie, online można wszystko zamówić. Więc je zamówiłam, no świetne po prostu. Od razu samopoczucie lepsze. Dobrze, kochani, to teraz może zróbcie sobie zadanie pierwsze, drugie ze strony 62. I może jeszcze całą stronę 63, dobrze? A ja się zajmę tutaj też takimi swoimi sprawami. Rozumiecie, prawda? Jak wy będziecie sobie rozwiązywać zadania, to co będę tak siedzieć bez sensu, prawda? No, to ja sobie pomaluję paznokcie w tym czasie. A jak wy coś chcecie, to pytajcie przecież, prawda? Przepraszam, proszę pani, może by tak troszeczkę ciszej, bo nie mogę się skupić. Słucham, Zosiu, co mówiłaś? Co tam nie wiesz? A że ciszej? A ciszej. No dobrze, ciszej, tak. No rozumiem, ja już tutaj. No jak sobie wyjechałam? No nie mogę się tu skupić, naprawdę, no. Ciągle coś ode mnie chcecie. Okej, fota poszła, zaraz już tutaj weźmiemy, włączymy wszystko. Robicie tam zadania, prawda? Prawda, tak. Ja tylko tutaj sobie do Instagrama dodam zdjęcie. O, proszę, super. Poszło. No już mam kilka polubień nawet, no. Ach, super, naprawdę, no. Jeszcze muszę skoczyć na tego online, żeby sobie coś kupić nowego. Dobra, a dzieci wiecie co, macie pracę domową, no to do jutra.
Okej, koniec tej dziwacznej lekcji. W ogóle dziwna ta pani, przed kwarantanną taka nie była. Może jej już od kwarantanny odbija. Możliwe. Ja już wspomniałam. To popisteczka. Fajnie. Siadam. Fajnie. Okej. No. Dzień dobry, dzieci. Witajcie dzisiaj. A, kamerka jeszcze. O, teraz już widzę. No dzień dobry dzieci, co tam u was słychać? Zaczynamy lekcję online, oczywiście mam swoje też wszystkie książki. Zapomniałam książki, ale to nic nie szkodzi, przecież książkę mam tam, wiecie, parę kroków. Poczekajcie chwilkę, no może przypomnijcie sobie poprzednio, co robiliśmy. Ja zaraz wrócę. Oj, tu kopis mi spadł. Ojejku, przepraszam was bardzo. No zaraz wrócę, zaraz. Zobaczcie, kochani, jakie szczęście w nieszczęściu! No jakbym w szkole zapomniała książki, to już nie miałabym. No tutaj poszłam sobie po prostu do pokoju i już mam książeczkę. Dobrze, co to my teraz mieliśmy? To... Ja cię nie mogę, jaka ta pani jest roztargniona. Masakra. Dobrze, kochani, teraz sobie zróbmy zadanie z matematyki. Tylko nie wiem, gdzie ja je mam. Czy ja je miałam na karteczce gdzieś? No nie, nie. Ach! Przypomniało mi się. Słuchajcie, kochani, ja teraz wam prześlę zadanie i za chwilę wy będziecie mieli na swoich komputerkach i rozwiążemy je. Poczekajcie, ja zaraz sobie tutaj poszukam w komputerku. Gdzie ja to mam? O tak, to chyba będzie to. Mhm. Tak, 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 tak. Dobrze, to ja już wam to przesyłam. I za chwilę będziecie mieć zadanie i sobie je rozwiążemy. Dobrze. Ale proszę pani, tam są pani jakieś dziwne zdjęcia, a nie zadania. Dzieci, to może już skończmy, jutro się spotkamy. Dobrze, do jutra, kochani, pa! Naiwniak. Okej, dzisiaj następna lekcja online, a ja mam super plan. Zakleję tutaj kamerkę naklejką. Pamiętacie, pani pomyśliła o wale kamerki? Dobrze, to dzisiejszą lekcję zaczniemy sobie od sprawdzenia waszych wiadomości z poprzedniej lekcji. Tak, wszyscy są już. A nie widzę Gabrysi, nie widzę. Gabrysiu, jesteś? Proszę pani, no, mam awarię kamerki, bo popsuła się. Nie wiem, co się stało, popsuła się, no. Ojejku, Gabrysiu, no szkoda, no przykro mi, no zdarza się. No ale przynajmniej nas słyszysz. To proszę, zamknij książeczkę i wy wszyscy zamknijcie swoje książki, ja poczekam chwilkę, zeszyty, książki, wszystko pozamykajcie. Kogo by tu przepytać? Może dzisiaj jest szósty, to sobie weźmiemy szósty numer z dziennika. Ho! Akurat Gabrysia. Gabrysiu, masz zamkniętą książeczkę, prawda? Tak, tak, mam zamkniętą. Dobrze, Gabrysiu, to super. Słuchaj, teraz zadam ci pytanie i odpowiedz mi na nie. Powiedz mi, czym zajmowała się Jadwiga Andega-Weńska i kto był jej mężem? Jadwiga Andega-Weńska wraz z mężem Władysławem Jagiełą zajmowała się polityką, bezpieczeństwem kraju, dobroczynnością, nauką, sztuką i religią. Wow, Gabrysiu, wspaniała, wyczerpująca odpowiedź. Bardzo dobrze. To teraz zadam ci drugie pytanie. Wymień, jakie trzy przedmioty zachowały się, których dotykała Jadwiga Andega-Weńska. Przedmioty te to puchar, modlitewnik, racjonał. No Gabrysiu, wspaniale, wszystko wymieniłaś. A teraz jeszcze ostatnie pytanie, jak na mnie jeszcze odpowiesz, no to dostaniesz bardzo dobrą ocenę. Słuchaj, powiedz mi, co to jest racjonał?
Racjonał to taśma zakładana na ornat przez niektórych biskupów. No Gabrysiu, te lekcje online bardzo dobrze na ciebie wpływają. No naprawdę, dostajesz dzisiaj ode mnie ocenę bardzo dobry. No jestem zachwycona, twoja pierwsza piątka. Brawo Gabrysiu, dobrze. Łasu. Dzień dobry dzieci, dzień dobry, jesteście wszystkie. No super, fajnie, zaczniemy lekcję. Proszę, otwórzcie sobie książkę na stronie 60, tak? Tylko wiecie co dzieci, bo ja jadłam śniadanie jakieś pół godziny temu, muszę coś przekąsić, bo tu matematyka, no źle mi się będzie myślało. Zaraz do was wrócę, poczekajcie chwilę, poczekajcie. Już ja tutaj kuchnię mam niedaleko, zaraz sobie coś przyniosę. O, przecież wam nie przeszkadza, prawda? O, teraz to ja już od razu myślę, mówię wam, mózg mi się od razu włącza, tak. Dwie bułeczki myślę, że mi wystarczą na dzisiejszą lekcję, no. Także tu może zadanie, proszę sobie, może to zadanie pierwsze, opisz w pamięci i wiecie, tam od razu wpisujecie, nie? Popatrz tą głowę na trochę, że... No, rozumiecie, nie? Słucham? Mhm. No, pyszna ta bułeczka, mówię tam. Głowę na trochę. Super, dobrze. Czalało mi się cały komputer! O nie! Halo! Halo! No i po lekcji. Woohoo! Ale subcio! I po lekcji! Pani nauczycielce, popsuł się laptop! Nie będzie żadnych lekcji! Kompel! Dobra mordeczki, zadanie pierwsze i drugie wykonane. No brawo, wiedziałam. To co, lecimy z kolejnym na następnej stronie, zaraz wam powiem. A może zagramy? Może zagramy, słuchajcie, no święta mordy, będziemy siedzieć tylko przy tych lekcjach. Święta niedługo, wyluzujmy się trochę, zagrajmy sobie. Teraz mam dwa, ale może jednak najpierw pytanie. Jak odpowiecie, będziemy grać. Jaką grę gramy? Roblox czy Minecraft? To może dzisiaj w Robloxa, proszę pani. Okej, niech będzie. Gramy w Robloxa, dobra! One eternity later. No to na tyle dzisiaj, mordy. Fajnie się z wami grało, super klasa z was, cool w ogóle. Wyluzowałam się, ale słuchajcie, praca domowa. Co? Praca domowa na święta? Nie, no nie przejmujcie się, przecież wam nie zadam jakichś obliczeń, zadań. Co będziecie sobie głowę w święta psuć? Słuchajcie, praca domowa będzie ekstra. Musicie zbudować bazę w Minecrafcie. Super! I trzy najlepsze dostaną trzy najlepsze oceny, czyli szósteczki, kochani, no to się postarajcie. Ja też zbuduję bazę. Ha, jestem tak ciekawa, jakie zbudujecie. No to co no, kochani, no mordy, trzymajcie się, piątala. Śpioch. Jeszcze. Online! Gdzie online? Halo, online! Co możesz?
Wy... Nie widać, przecież nie będzie widać. Gdzie online? No jak to? Ale co jest grane? Budzik nie budził, co jest grane? Dobra. O, ja jestem w piżamie. No. Dobra, tak, nie będzie już widać. Mogę się... No, kochane dzieci, dzień dobry. Jestem, fajnie. Wy też wszyscy widzę, jesteście. Super, super. Dobrze. Proszę pani, przepraszam, co pani ma na głowie? Na głowie? Zapomniałam! Zapomniałam! Nie, ja nie zaspałam, wiecie, wiecie, ten... Nic to takie, no, po prostu zostało. Nie wiem czemu. No dobra, muszę na chwilę, zaraz przyjdę, ogarnę się trochę i przyjdę. A! Dobra, na razie!